Mówi pan o tym, że to nie jest ważne, z jakimi zespołami zagramy, ale teraz wie pan, z jakimi zagramy i jaki komentarz. No to nie, że wiem już, z jakimi zespołami gramy, ale powtarzam, że to nie są też zespoły, że się spacerkiem przejdzie, tylko z tymi zespołami też trzeba się bardzo, bardzo dużo napracować, żeby wygrać z tymi zespołami. Na pewno jest to, nie jest to grupa śmierci, ale też to nie jest grupa, że powiemy w tej chwili już przeszliśmy do następnej rundy. Absolutnie nie. A nie powie pan, że w tej grupie śmierci byłoby łatwiej, dlatego że nie byłoby takiej presji, a tu w tej chwili już by tworzyła się presja. W Polsce wszyscy mówią, wychodzimy z grupy. No dobrze, że ludzie tak myślą. Na pewno przez to przyjdzie ich masę na stadiony czy na stadion w Warszawie Narodowy. Ale ja mówię, że lepiej, jak to się mówi, na zimę dmuch. Pan zawsze był szczęściarzem. Będzie szczęście ze Smudą w tych mistrzostwach Europy? Wie pan co, no, czy ja byłem zawsze szczęściarzem. No, nie tylko szczęście pomaga w życiu, ale też i umiejętności. Ale szczęście jest również pomocne i przynosi pan dzieło. Oczywiście, że się przyda i być może właśnie na Euro 2012 przyda się to szczęście właśnie na stadionie Narodowym Warszawy.